Witam serdecznie, Mariusz Szlachet z tej strony. Dzisiaj odcinek troszeczkę inny, trochę z humorem, trochę z krytyką, ale opowiem Wam ogólnie, co się odpierdzielnik dala w internetach. Pierwszy temat. Mój oponent, a mowa tu oczywiście o wiernym gierku masywnego Jarosława, wrzucił ostatnio na swoim kanale film z udziałem swojego pancia, który zatytułował następująco: Ostre cięcie, świadek koronny numer 1 w Polsce, nowy projekt. W opisie umieścił zagadkową treść, w której nadmienił, że po dłuższej przerwie gościem jego na kanale YouTube będzie ponownie najsłynniejszy świadek koronny, czyli Jarosław S. Pseudonimasa, a w najnowszym odcinku masywny Jarek podzieli się z internautami swoją ogromną wiedzą. Podkreślam i powtórzę jeszcze raz. Ogromną wiedzą podzieli się z internautami Jarek na temat pewnego hobby, które towarzyszy mu od wielu lat. I w dalszym ciągu Giermek nadmienia, że wielu internautów zapewne mocno się zdziwi po obejrzeniu tego odcinka, ponieważ masywny Jarosław, pomimo że od wielu lat znany jest w mediach, ale od tej strony akurat masa nie dał się jeszcze jak dotąd poznać. Taki właśnie tajemniczy opis i trzymający w zaciekawieniu fanów kanału Spaślak Mięso zrobił najsłynniejszy w internecie wierny Giermek masywnego Jarosława. Przed premierą filmu Giermek dodatkowo pokazał internautom miniaturkę zapowiadanego filmu, na której jest postać Jarosława i dopisek wywiad. Po obejrzeniu tego pseudowywiadu wielu internautom dosłownie ręce opadły. Pokręcili głowami z niedowierzaniem i zapytaniem, co to kur przerywnik wam miało w ogóle być. Otóż masywny Jarosław opowiadał przed kamerą swojemu Giermkowi, jak zrobić kotleta schabowego i ugotować zupę pomidorową na przysłowiowym gwoździu. Tak jak słyszycie, w tym tajemniczym odcinku mowa była o gotowaniu w kuchni. Oczywiście nic się nie dzieje bez przyczyny, bo głównym priorytetem tego odcinka było zareklamowanie nowo powstałego na YouTube kulinarnego kanału masywnego Jarosława, który osobiście w pierwszym odcinku pokazał, jak zrobić kotleta schabowego z ziemniakami i mizerią. Posłuchajcie, po tym odcinku padł rekord na kanale Spaślak Mięso, ale padł rekord co do komentarzy, gdzie 95% komentarzy lub więcej tych komentarzy to krytyka i kpina z tego wywiadu. W cudzysłowie, biedny Giermek, pomimo że wiele komentarzy pousuwał, w których mu ostro jechano i jego mentorowi, to do dziś mota się w odpowiedziach na resztę tych krytycznych komentarzy, a jest ich, tak jak wspomniałem wcześniej, z 95%. Po pierwsze, internauci zarzucili Giermkowi promowanie samego masywnego Jarosława i jego kanału, że to już przegięcie. A po drugie, masywny Jarosław już swoim debiutem w kuchni sam się przysłowiowo zaorał, zyskując nowy przydomek Wegeta. Jak się okazało, zamiast zapowiadanej wcześniej ogromnej wiedzy o gotowaniu, ma wiedzę co najwyżej poprawną i opowiada jakieś bzdury. Masywny opowiadał coś jeszcze, że rozmawiał o swoim kulinarnym projekcie z jakimiś znajomymi z TVN. Ale ja na jego słowa od dawna biorę poprawkę. Posłuchajcie, ja w swoich wywiadach kiedyś mówiłem, że u Masy w domu, a dokładnie na ogródku przed jego domem, jedliśmy super dania z grilla, które on osobiście przyrządzał. Marynował wcześniej to mięso, doprawiał je standardowymi przyprawami lub bardziej na ostro, na słodko, zależy kto co wolał. Wspomniałem Wam również, że dzwonił do zaprzyjaźnionej restauracji, najczęściej dowozili nam do tego grillowanego mięsa ziemniaki pieczone, takie zawinięte w sreberkach, czy sos przeważnie czosnkowy. Potwierdzam to w dalszym ciągu, że te dania były bardzo smaczne, co potwierdzali moi kumple, których masa także gościł przy grillu. I właśnie jednym z moich wywiadów wspominałem kiedyś, że masa może powinien się zająć teraz gotowaniem i tak dalej.
Może stało się tak, że masywny Jarosław, który jako pierwszy z niecierpliwością ogląda to, co wrzucę na swoim kanale, zobaczył, że ja chwalę jego potrawy, to otworzył kanał kulinarny z myślą, że internauci będą go zachwalać, co on notabene uwielbia, skoro jego oponent numer jeden w internecie, taki jak Szlachet, pozytywnie się wypowiada o potrawach przez niego zrobionych. Stało się inaczej, wszyscy z nim jadą, kpią. No i tutaj zupełnie był odwrotny efekt. Być może chciał zaprezentować większy wachlarz swoich możliwości kulinarnych, ale jak widać zakres jego wiedzy jest ograniczony. Oczywiście głównym celem jego, że założył kanał na YouTube, to pokazanie się w mediach, bo jak wiecie, nie może bez nich żyć, o czym także mówiłem kilka razy. Ci, co dotrwali do końca tego wywiadu, to słyszeli aluzję skierowaną w moim kierunku. Tam padło jakieś pytanie o przesolonej zupie i jedną z wersji była odpowiedź taka, że ewentualnie można byłoby ją dać Szlachetowi, po czym usłyszeliście taki wymuszony śmiech masywnego Kojbra. Zobaczcie, o czym to świadczy. To tylko potwierdzenie moich słów, które wypowiadałem w moich Q&A-ach, że jestem solą w oku masywnego Jarosława i tego jego milicyjnego gangu, który co jakiś czas torpeduje i wyjaśnia mi te mitomanie i opowieści dziwnej treści. Wyobraźcie sobie, jakby nie było na YouTube takiego oponenta jak ja, to taki masywny Sagan i te jego popychle zaleliby was falą mitów i fantazji do tego stopnia, że słuchalibyście opowieści tego typu, że mafia z innych krajów, włącznie z politykami, kłaniała im się w pas. Wystarczy, że ja opowiem co jakiś czas o nich prawdę, która jest dla nich miejscami bolesna i dzięki temu torpeduję te ich mito-mafijne zapędy. Ale odchodząc już od kuchni i w cudzysłowie perfekcyjnego, ukoronowego kucharza, to widzicie, że takie rzeczy mogą mieć miejsce tylko w naszym kraju. Masywny Sagan na swoim kanale ujawnia się prawie w całej okazałości i tysiące internautów może zobaczyć, jak aktualnie wygląda pod względem budowy ciała, jak i twarzy, którą lekko zasłania maseczką, taką jak nosiła większość ludzi podczas pandemii. Ja tylko chciałem podkreślić, że przez dwie dekady był najsłynniejszym świadkiem koronnym w Polsce i uczestniczył on w setkach procesów zorganizowanych grup przestępczych. Ponownie przypomnę, jak wiele lat w mediach nagminnie powielano bzdury, że za jego Sagan, tak zwana mafia pruszkowska, oferowała $1 000 000. Teraz ujawniając się w swoim kulinarnym programie, sam się wyświetla, jak przez lata nabierał media i wszystkich wokół o rzekomym zleceniu jego głowy. Aktualnie proponuję oglądać na wizji poczynania Jarosława w kuchni wszystkim przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie zarządowi ochrony świadków koronnych. Może niektórzy z was pamiętają, jak mówiłem kilka lat temu w programie Kryminalna Polska. To tak. Bardzo ciekawy temat, bo prokuratura, rozumiem, nie potwierdziła tego, skoro masa jest koronnym. No tak, ale kiedy masa był koronnym, wtedy to był wymiaru sprawiedliwości, tak? Czyli taki najważniejszy świadek koronny. Jak namawiali innych koronnych, to dodawali przykład masy. Zobacz, tutaj masa poszedł na koronę, tu mafia pruszkowska wyznaczyła za niego $1 000 000, $2 000 000 jego kompletu, jakie są bzdury, tylko że kto? Nazwiska niech poda, pseudonimy, przecież on sobie to sam wymyślił. Dziwi mnie to, że znani dziennikarze to powtarzali w telewizji, no bo kto? No ale był szum medialny. No ale to wiadomo, no, tak się tak. Robi show. I tak jak słyszeliście, kiedy mówiłem, że to były bzdury, tak banda baranów, bo trzeba nazwać ich po imieniu, przez lata powielała brednie o milionach zielonych wyznaczonych za Kojber masywnego. Ale już nie mierząc wszystkich dziennikarzy jedną miarką, to mówiąc o tej bandzie baranów, mam na myśli tych, co bez żadnej weryfikacji potwierdzali wymysły Jarka.
Idealnym takim przykładem mogą być wydarzenia z 2023 roku, jak Stanowski wyjaśnił właśnie taką bandę medialnych baranów na przykładzie pseudoaktorki z Bollywood, niejakiej Natalii J., jak właśnie bez żadnej weryfikacji łykali wszystko to, co ona mówi. Na dzień dzisiejszy zamykamy temat masywnego, który obecnie gotuje sobie na wizji bez kominiarki, czyli zmienionego głosu. Chyba że on ponownie będzie coś brąchał na mój temat lub za jakiś czas okaże się, że będzie na przykład w tańcu z gwiazdami. Skoro już trenuje tańce niejaka Dagmara, większość z Was wie, jaką ma za sobą przeszłość, to tak naprawdę nie szokowałby mnie już widok tańczącego Jarosława S. w takim programie. W dalszym ciągu to, co się odpier przerywnik dala w internetach, to oczywiście afera z Popkiem w tle i tą kulawą akcją z obszarkami niemieckimi. Prawie wszyscy internauci bardzo skrytykowali jego haniebne zachowanie, a co niektórzy, tak jak na przykład Różal, ostro z nim pojechali, wyzywając go od zoo, przerywnik chwili, szmat i tym podobnych. Nie wspomnę tu o niejakim dziadku Goebbelsie podpierającym się już drewnianą laską. Goebbelsa poniosło i też się odgrażał Popkowi, a przy okazji, przed nagraniem filmu, oznajmił wszystkim przed kamerą, że jest, uwaga, fraje przerywnik REM z wyboru. A następnie straszył Popka swoimi znajomościami, dzięki czemu przyczyni się do tego, że Popek nie zagra już żadnego koncertu. Goebbelsa nagranie to jakaś żenada, bo jedynie co mógłby zrobić, to naskarżyć na Popka policji, w której ma dobre znajomości, co podkreślał, że to jego najlepsza ochrona, jak przybywa w Polsce, o czym sam opowiadał w jednym z wywiadów wiernego Gierka Masy. Ja osobiście 2 miesiące temu wspominałem o Popku w jednym ze swoich filmów i krytykowałem go, jak sobie wytatuował ten nowy tatuaż na twarzy i obecnie wygląda jak klaun z cyrku. Tak na marginesie niektórzy się śmieją, że jakby chciał sobie zmienić zdjęcie w paszporcie, to wystarczy, że w urzędzie zamalują mu oczy markerem. Ale wracając do samego czynu, oczywiście należy go bardzo potępić ku przestrodze, aby inne zje przerywnik by nie robili takich rzeczy. Jak wiemy, Popek znajduje się obecnie w szpitalu psychiatrycznym i zanim tam trafił, przeprosił za swoje złe zachowanie. Wielu ludzi zapewne zastanawia się, czy internauci wybaczą mu to, co zrobił. Moim zdaniem tak, tylko to kwestia czasu, a jak wiadomo, czas goi rany. Przypuszczam, że Popek jeszcze kilkakrotnie będzie przepraszał wszystkich za swój haniebny czyn i może za rok, dwa lub trzy wróci na scenę. Być może dodatkowo wesprze finansowo na przykład schroniska dla zwierząt, aby podkreślić swoją poprawę i tym podobne. To, że czas goi rany po takich incydentach, może być przykład lidera zespołu Lady Punk, a mowa tu o Borysewiczu. Być może wielu internautów, a w szczególności ci młodsi, nie wiedzą, że Borysewicz 35 lat temu dopuścił się haniebnego czynu podczas koncertu przed dużą publiką we Wrocławiu i to w Dniu Dziecka. Wtedy stanął on pijany przed widownią, co wywołało niepochlebne komentarze w jego kierunku. W pewnym momencie w stronę publiczności wykonał tak zwany gest Kozakiewicza, co jeszcze bardziej zdenerwowało zgromadzoną widownię, która zaczęła na niego gwizdać. Borysewicz na te gwizdy zareagował tak, że rozpiął spodnie i wystawił na publiczny widok swoje, w cudzysłowie, klejnoty. Zanim koledzy z zespołu powstrzymali i zasłonili go, wiele osób zdążyło zrobić zdjęcia pijanemu artyście bez spodni i majtek, po czym takie zdjęcia trafiły do prasy. Kiedy w tle jeszcze leciała piosenka Marchewkowe pole, na scenę wkroczyła ówczesna milicja i zawinęła piosenkarza. Po tej akcji Borysewicz został przewieziony do szpitala psychiatrycznego na badania. Decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki działalność całego zespołu Lady Punk została zawieszona, a władze zakazały grupie koncertowania. Przyszłe występy zespołu były pod dużym znakiem zapytania.
Także z powodu tego skandalu swoją współpracę z zespołem zakończył Andrzej Mogielnicki, który był współautorem wielu przebojów. Sam Borysewicz po tym, jak przebywał 3 miesiące w szpitalu psychiatrycznym, został skazany na karę pozbawienia wolności, ale mu się upiekło, bo objęła go amnestia. Oczywiście na łamach prasy przepraszał wielokrotnie za swoje naganne zachowanie i dziś widzimy różne festiwale, między innymi z udziałem zespołu Lady Punk i Borysewiczem na czele. Dlatego myślę, że w przypadku Popka też będzie podobnie i po latach jedni mu wybaczą, inni zapomną i ponownie wróci na scenę. I tym akcentem żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Pozdrawiam.